Także to są ciekawe miejsca, proszę Państwa, ale nikt nie wie. No niby taki budynek zwykły, prawda? A jednak, proszę Państwa, tu się mieści Muzeum Warszawa Praga. Warszawa Praga się mieści. Zapraszamy. Muzeum, to jest muzeum. And this is Museum of Prague. Museum of... Przyznam się szczerze, że źle się czuję tu na Pradze Północ, bo już dwa razy mnie tu zaczepiali. Ja tu jestem nastawiona artystycznie, nastawiona jestem. Ja przepraszam bardzo, ale oni tylko żebrzą tak, ona browara, nasrara. I to tak, ja wiem, że się pić chce, ale dopiero jak się będzie chciało pić. Jest upał, się robi jakieś 23 stopnie, bo to jak w Markach, to i w Warszawie. 23 stopnie, proszę Państwa, jest bardzo ciepło, ale przedwczoraj to w Markach było bardzo zimno, nie mogłam wytrzymać w pokoju, bo u nas nie ma prądu i podłączałyśmy, proszę Państwa, oświetlenie na gaz, na prąd. To trzeba było na ten gaz wyłączać, bo to wiecie Państwo, niebezpieczeństwo czadu. Także tutaj człowiek się jakoś tak czuje zagrożony, nie wiem czy to każdemu to odpowiada, mi to nie odpowiada, ale na przykład też kobieta wypowiadała się, Żydówka, jak na rowerze przyjechała z Izraela tutaj do Warszawy, na rowerze, że oni tam w Izraelu to żyją jak na wojnie, to po pierwsze, po drugie są przyzwyczajeni do tej wojny. Żydówki, Żydzi, no wszyscy, wszyscy. Radio Koncita, muzeum, proszę Państwa, muzeum, zapraszamy. I to jest Muzeum na Prac, zapraszamy.